20. niedzielę po Trójcy Świętej widzimy się w Kościele. A witam Was hasłem tego tygodnia, który jest zapisany w Księdze Michała, w 6 rozdziale, 8 wierszu. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Dzisiaj troszeczkę będziemy nawiązywać również do przykazań, a szczególnie do trzeciego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święcił. A dlaczego tak? Posłuchajcie historię, która jest zapisana w Ewangelii Marka w 2 rozdziale. Pewnego dnia, a było to w szabat, Pan Jezus i Jego uczniowie wędrowali wśród zbóż. Kiedy tak szli, uczniowie zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze powiedzieli do Pana Jezusa: dlaczego oni robią w szabat to, czego nie wolno? Przypominam nam, że szabat to jest dzień święty. W szabat Żydom nie wolno było pracować. Były specjalne przepisy, które nawet nie pozwalały przejść dalej niż ileś tam kroków. Nie wolno żadnej pracy wykonywać. Nawet niewolnicy mieli w tym dniu wolnym. Było tak, ponieważ Pan Bóg stworzył świat w 6 dni. 7 dnia odpoczął. W przykazaniach, o których mówimy ostatnio razem z panią Kasią, mówimy też o tym, że mamy pamiętać o dniu wolnym. Trzecie przykazanie brzmi tak: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A w Biblii czytamy dokładnie: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywał wszelką pracę. Ale 7 dnia jest szabat Pana, Boga Twojego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Nikt nie mógł w tym dniu pracować. Dlatego, ponieważ miał to być na dzień na regenerację, ale przede wszystkim miał to być dzień, żeby ludzie się zatrzymali i pomyśleli o Panu Bogu. Żeby odpoczęli, ale też porozmawiali z Panem Bogiem. Pobyli ze swoimi bliźnimi. Pobyli i razem czytali o Bogu. Pan Jezus tym ludziom odpowiedział: czy nie czytaliście tego, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Za arcykapłana Abiatara Dawid wszedł do świątyni i jadł chleby, które wolno było jeść tylko kapłanom. Ale był głodny. I kapłan sprawujący wtedy swoją służbę powiedział, że może zjeść, jeżeli nie popełnili żadnych grzechów. Jezus wtedy powiedział takie bardzo ważne słowa, do których właśnie chcemy nawiązać. Pan Jezus powiedział: przecież szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To znaczy, że dzień święty dla nas chrześcijan niedziela. Znaczy, nie działaj, odpoczywaj, spędź czas z Panem Bogiem. Może pójść na spacer, doceń stworzenie, które jest wokół nas. Może usiądź z rodzicami i poczytajcie fragment Biblii. Pomódlcie się wspólnie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Spędź trochę czasu razem z bliskimi, razem z Panem Bogiem. Po to właśnie jest ten dzień, aby odpocząć, aby nabrać sił na cały nowy tydzień, aby budować relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Przykazania, o których mówimy, i wszystkie zasady, które też opowiedział apostoł Paweł, o których opowiadała tydzień temu pani Kasia,
pokazują nam, jak mamy żyć. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił znaczy, że powinniśmy Boga bardzo kochać. Nie powinniśmy wybierać innych rzeczy niż słuchanie Słowa Bożego. Mamy szanować Biblię i szanować Pana Boga. Chętnie słuchać Jego słów. Uczyli się wersetów biblijnych na pamięć, ponieważ w chwilach trudnych czy pieśni religijne, czy wersety mogą być dla nas wskazówką i wsparciem w trudnej chwili. A jak jest z nami? Czy mamy czas, żeby się wyciszyć, zatrzymać i skupić na Słowie Bożym? Nauczmy się naszego wersetu w dość nietypowy sposób, ponieważ jest on także piosenką. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od Ciebie. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od Ciebie. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze chodził z Nim. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze chodził z Nim. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam sabat, dałeś nam niedzielę, aby nie działać, aby odpoczywać. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. Daj nam czas wyciszenia, daj nam czas skupienia się, daj nam czas, żebyśmy umieli siąść i czytać Twoje słowo i z niego czerpać. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. Mów do nas, nauczaj nas i pomagaj nam kochać Ciebie i kochać ludzi wokoło. Amen. Chciałabym Wam dzisiaj zaproponować zrobienie zakładki do książki w kształcie serca. Nie wiem, co macie w domu, dlatego ja zrobiłam z trzech różnych rzeczy: z papieru, pianki oraz filcu. Oprócz materiału podstawowego będziecie potrzebować taśmę klejącą, bądź taśmę klejącą ozdobną, bądź klej, nożyczki, ołówek, jakiś kolorowy papier, z którego wytniecie ozdoby, oraz białą kartkę, z którego zrobimy sobie wzór. Białą kartkę bierzemy, składamy ją na pół, w taki sposób, jak widzicie, a następnie za pomocą ołówka rysujemy wzór serca, wycinamy go. I następnie dwukrotnie z wybranego przez nas materiału, oczywiście nie musi być czerwony, ja taki użyłam, ale możecie użyć swojego ulubionego koloru, wycinamy dwa razy serce. Następnie przyklejamy jedno do drugiego ozdobną taśmą klejącą, jeżeli to jest pianka bądź papier, możecie klejem. Jeżeli to jest filc, to proponuję go zszyć. Pamiętajcie, żeby nie kleić całego, tylko ten kąt prosty. Delikatnie i następnie ozdabiamy nasze serce, naszą zakładkę według własnego uznania i możecie już zaznaczać sobie w książce, gdzie skończyliście czytać. Chciałam Was zachęcić do tego, abyście czytali Biblię, abyście zaglądali do historii, opowiadań różnych związanych z religią czy ze szkółkami niedzielnymi i poznawali Pana Boga. Pamiętajcie, aby święcić Dzień Święty, miejcie czas dla Pana Boga. Chciałabym Was zachęcić do tego, abyście przedstawili, zilustrowali swoją ulubioną historię biblijną. Dzieci młodsze, proszę o obrazek przedstawiający to, co przeczytaliście w ostatnim czasie. A dla starszych zachęcam, abyście zrobili komiks. Możecie zdjęcie jego wysłać na mojego maila
bądź przesłać obrazek na adres parafii ewangelickiej w Katowicach. Za 2 tygodnie pokażę najlepsze prace i oczywiście będą na Was czekały nagrody, które zostaną wysłane pocztą. Zachęcam Was, czytajcie Biblię, zaglądajcie do tej świętej księgi, która tak wiele nas uczy, przez którą Pan Bóg mówi do nas. Nawet jeżeli nie macie możliwości udać się do kościoła, czy zobaczyć, uczestniczyć w szkółce niedzielnej na żywo, to wyciszcie się. Zachęcam Was, razem z całą rodziną weźcie Biblię, poczytajcie. I w tym świętym dniu, który jest dla nas, odpocznijcie, ale odpoczywając nie zapomnijcie o Panu Bogu, o wyciszeniu się, o modlitwie. Pan Bóg bardzo nas wszystkich kocha. On powiedział, co jest dla Niego ważne, abyśmy wypełniali prawo, abyśmy okazywali sobie nawzajem, a przede wszystkim Bogu miłość i abyśmy żyli w zgodzie. Życzę Wam wszystkim błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia.